Planet Zoo jest strategią ekonomiczną wydaną 5 listopada 2019 roku przez Frontier Developments na komputery osobiste. W grze do wyboru mamy ścieżkę kariery, w której to uczyć będziemy się podstaw i zarządzania zoo. Dostępne są też misje z limitem czasowym, różne wyzwania oraz tryb piaskownicy, w którym nie przejmujemy się o fundusze, budując do woli. W trakcie kampanii otrzymujemy cele oraz wytyczne do wykonania. Narrator mniej więcej stara się nam przybliżyć, co i jak mamy robić, lecz pomimo tych wszystkich opisów i dialogów, często jesteśmy w stanie się pogubić w morzu opcji. Zadania, jakie są nam zlecane, bardzo różnią się od siebie, a ich poziom stopniowo rośnie. Z początku będzie to adoptowanie różnych zwierząt i przydzielanie ich do wybiegów. Z czasem pojawi się stawianie budynków dla personelu, stawianie ogrodzeń, modyfikowanie terenu lub handel na rynku interesującymi nas okazami. Posiadając odpowiedni gatunek zwierzęcia, niezbędne jest przygotowanie mu odpowiednich warunków do bytowania. Przykładowo taka pantera śnieżna bardziej będzie wolała zimne miejsca, lemurom niezbędne będzie zapewnienie wielu drzew do wspinaczki, a hipopotamom olbrzymi akwen wodny. Przed każdą nową misją słuchamy narratora, obserwujemy ładne widoki, a także ciekawe najazdy kamery. W Planet Zoo troszczyć będziemy się o zagrożone gatunki, spełniać odpowiednie wymogi, przykładowo bardziej urozmaicając teren, zapewniając małpom towarzystwo, dobre jedzenie i czystość na wybiegu. Stawiane obiekty w dowolny sposób jesteśmy w stanie obracać, przybliżać się do nich lub oddalać, a także dopasowywać do ścieżki. Zatrudniając weterynarzy i budując centrum badawcze, bardziej poznamy dane gatunki. Stawiając tablice informacyjne i głośniki, przyczynimy się do spopularyzowania danego zwierzaka, gdyż turyści z chęcią będą odwiedzać te miejsca. Dostępnych opcji jest aż nadto, pomimo różnych zakładek łatwo jest się pogubić, lecz ludzie kreatywni z pewnością się tu odnajdą, spędzając z Planet Zoo setki godzin. Aby uatrakcyjnić wybiegi, wokół nich postawimy automaty z napojami lub jedzeniem, różne ławeczki, sklepy z pamiątkami, latarnie, kosze na datki lub różne gatunki roślinności. Zwierzętom też trzeba przygotować schronienie do spania, zabawki, drewniane platformy czy drzewa do wspinania. Aby nieco urozmaicić im dietę, postawimy zamrożone owoce, różne karmniki na rolce, bębny z otworami, karmniki posiadające łamigłówki. Schowamy przysmaki do specjalnych pudeł, które następnie położymy w trudno dostępnym miejscu lub wrzucimy do wody. Do niezbędnego funkcjonowania obiektu potrzebni będą nam pracownicy. Zatrudnimy m.in. opiekunów, dozorców, którzy będą wyłapywać uciekinierów, techników w razie jakiejś awarii. W opcjach dostępni są także strażnicy pilnujący ogólnego porządku, sprzedawcy, weterynarze do prowadzenia badań czy nauczyciele. Aby odwiedzający nas turyści mieli co podziwiać, nie zaszkodzi postawić kilku ekspozycji z rzadkimi okazami mrówek, żab, niebezpiecznych gatunków węży czy żmij lub różnych owadów. Ścieżka kariery jest bardzo ciekawa i zróżnicowana, odwiedzimy w niej różne strefy klimatyczne, zwiedzimy najdalsze zakątki świata, a także budować będziemy w różnych stylach architektonicznych. W zależności od zarządzania rozbędzie nasz prestiż, a wraz z nim ilość przybywanych turystów. Obserwując pandy uzyskamy potrzebne o nich informacje, czasami niezbędne okaże się poddanie jakiegoś gatunku kwarantannie, tak aby dany osobnik nie pozarażał innych. W tym celu postawimy klinikę i naprawimy rurociąg wody, aby takie przypadki nie zdarzały się częściej. W grze mamy masę dostępnych opcji, jest tam także encyklopedia z opisem wielu gatunków, a także niezbędnymi informacjami. Weterynarze poza zwierzętami badać mogą również bakterie lub inne pasożyty, a wszystko to w celu zapewnienia większej ochrony naszych pupili i ograniczeniem występowania różnych incydentów. Zatrudnieni technicy poza naprawami opracowywać będą różne projekty, atrakcje transportowe, motywy klasyczne lub afrykańskie. Przyczynią się też do odblokowania nowych sklepów spożywczych z napojami lub tymi z pamiątkami. Opiekując się pandami, niezbędne jest zapewnienie im odpowiedniego żywienia, różnych zabawek czy pokrycie terenu wysoką trawą. Specjalistom rozkażemy pracować na całym obiekcie albo przydzielimy ich do wyznaczonej strefy, która nas interesuje. Z czasem zadania robią się coraz bardziej skomplikowane, a narrator nie pomaga nam już jak na początku. Stawiane są coraz większe wymagania, a jak do nich podejdziemy, zależy tylko od nas. Stawiane ogrodzenia dzielą się na te drewniane, z cegły, blachy. Można zamiast z nich postawić żywopłot lub szybę, dzięki której turyści zyskają większą swobodę obserwacji. I tak oto, wchodząc na rynek zwierząt, zakupimy interesujący nas gatunek, zapewnimy mu żywność oraz odpowiedni teren, a turyści wraz z rozszerzaniem się parku zaczną odwiedzać nas w liczniejszych grupach i częściej. Bardzo podobało mi się płynne przechodzenie z trybu dnia i nocy, zmienne warunki atmosferyczne oraz pogodowe. Czasami w trakcie budowy niebo zacznie się chmurzyć i spadnie nieoczekiwana ulewa, innym razem zaskoczy
zaczyna z wichura lub nagły śnieg. To wszystko dodaje tylko magii i wiarygodności całej produkcji. Fajnie jest odłożyć wszystko na bok i po prostu poobserwować, jak ludzie chodzą, a wszystko żyje własnym życiem. W trakcie gry zaznajomimy się z atrakcjami turystycznymi, zbudujemy specjalne kolejki, a także tory, po których będą jechały. Jest w tym wszystkim dużo zabawy i kombinowania, a wiele rzeczy nie jest takie proste, jak nam się na początku wydaje. Gdy znudzą nam się misje, zawsze jesteśmy w stanie odpalić tryb piaskownicy, w którym bez przejmowania się stanem pieniędzy wybudujemy nasze wymarzone zoo. Jak wspomniałem wcześniej, dostępność opcji po prostu przytłacza. Ciężko się zdecydować, przebierając w różnych gatunkach drzew i roślin, tych wszystkich rodzajów ścieżek, budynków dla personelu, rozmaitych wystaw i sklepów. Niestety wiele obiektów jest też zablokowanych i wymaga dokupienia dodatków. Często w rogu ekranu pojawiają nam się różne alerty, trafią się również obrońcy praw zwierząt, różne wybryki dokonywane przez turystów lub złe samopoczucie niektórych gatunków. Wizualnie całość stoi na bardzo wysokim poziomie, dostępne jest wiele zróżnicowanych krajobrazów, sami odwiedzający są ciekawie zaprojektowani i w znaczący stopniu się od siebie różnią. Jedyne, do czego się przyczepię, to to, że niektóre obiekty przechodzą przez siebie, a zwierzęta z wyglądu jak żywe zachowują się sztucznie i nienaturalnie w ruchu. Ciekawie wypada modyfikowanie terenu, którego pokryjemy roślinnością, piachem lub skałami, a także stworzymy specjalne zagłębienia, aby następnie nalać tam wody. Budynki, jak i inne obiekty prezentują się doskonale, posiadają masę detali i szczegółów, nieźle się na nie patrzy zarówno w dzień, jak i w nocy. Do wyboru jest 74 gatunki plus 56 w rozszerzeniach. Cała gra jest całkiem nieźle udźwiękowiona, lecz polska wersja zawiera wyłącznie napisy. W trakcie budowy muzyka delikatnie przygrywa, nie rozpraszając nas, idealnie komponuje się z otoczeniem. Przelatując kursorem nisko nad chodnikami, słychać rozmawiających ludzi. Każde zwierzę zostało profesjonalnie nagrane, a przybliżając się kamerą do wybiegu, mamy wrażenie, jakbyśmy byli w dżungli. Jeżeli kiedykolwiek chcieliście wcielić się w menadżera zoo, ta gra daje wam do tego możliwości. Mnóstwo jest badań do przeprowadzenia, dbać trzeba o zwierzęta, jak i naszych pracowników. Cały system jest nieco skomplikowany i trochę zajmie jego ogarnięcie. Obcowanie z tą produkcją wiąże się też z wielkimi walorami edukacyjnymi, poznawaniem dzikiej przyrody oraz troszczeniem się o nią. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprojektować własny park zoologiczny oraz napawać się widokiem przybywających turystów. Jest to bardzo długi i rozbudowany tytuł, który jest bezkonkurencyjny i można w nim utopić dziesiątki, jak nie setki godzin. Wiele funkcji jesteśmy się w stanie sami nauczyć lub wchodząc do specjalnej zakładki pomocy. Istnieje masa zależności między przybywającymi gośćmi, personelem czy posiadanymi gatunkami. Jest to niesamowicie wciągająca gra o zarządzaniu, którą polecam każdemu. I'll check it.